dobry, witam serdecznie. Grzejszczak Krystian. Na co dzień jestem instruktorem zajęć indywidualnych i grupowych. Zajmuję się treningiem fizycznym, a także sportami walki. W zasadzie całe moje życie to sport. Zajmuję się nim od ponad 30 lat. Dziś chciałbym, abyśmy porozmawiali przez chwilę na temat dlaczego i czy warto korzystać z pomocy trenera personalnego. Dla jednych temat dosyć łatwy, tak naprawdę dosyć temat rozbudowany. Może zacznijmy od tego. Trener personalny. No tak naprawdę osoba, która powinna być wyedukowana, czyli jednym z pierwszych kluczowych rzeczy no to powinna być wiedza, jaką ta osoba powinna posiadać. Tym sposobem, czy ta osoba musi kończyć jakieś uczelnie specjalne. I tak i nie, bo jeżeli ta osoba cały czas na co dzień się edukuje, poszerza swoje horyzonty, poszerza wiedzę, bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach, sympozjach, zapoznaje się z prasą, która jest prasą specjalistyczną, czyli zdobywa cały czas nowe wiadomości, umiejętności, jest z tym wszystkim na bieżąco. To jest dosyć istotny aspekt, dlatego że jeżeli chodzi o trening, on bardzo mocno ewoluuje i wiedza, którą dziś możemy zdobyć, jest zupełnie inna niż ta wiedza, która była dostępna na rynku 10 lat temu. Tym sposobem każdy trener ma dużo bogatszą wiedzę, dużo większe możliwości niż osoby, które zaczynały 10 lat temu. Z tą wiedzą oczywiście idzie kolejny taki bardzo ważny aspekt, jakim jest doświadczenie. No bo bez dwóch zdań możemy zdobyć wiedzę, możemy mieć dużo wiadomości, umiejętności, ale tak naprawdę praktyka czyni nas tutaj lepszymi i daje nam dużo większe możliwości manewrowania tą wiedzą, ukierunkowywania tej wiedzy na potrzeby naszych podopiecznych. Więc bez dwóch zdań, ale moment, kiedy prowadzimy zajęcia i to doświadczenie zdobywamy, ta wiedza jest cały czas przekładana na praktykę, jest zupełnie czymś innym niż tylko po prostu sucha wiedza, którą do tej pory zdobyliśmy. Jak wszyscy doskonale wiemy, każdy gdzieś tam ma swoją wiedzę i jakiś określony zawód. W momencie, kiedy coś zaczynamy wykonywać i czegoś zostaliśmy nauczeni, okazuje się, że po jakimś czasie to nie wygląda dokładnie tak, jak byliśmy tego nauczeni na początku. Czyli wracając do tego doświadczenia, uczymy się bardzo wielu dodatkowych umiejętności, rzeczy, które wychodzą w trakcie. Dlatego, że nasi podopieczni są różni, osoby, z którymi musimy pracować, warunki, z których musimy pracować, są zupełnie inne. Czyli tak naprawdę uczymy sobie radzić sobie w różnych dziwnych sytuacjach, dosyć swobodnie i dosyć płynnie, tak? No bo na samym początku tak naprawdę to ciężko jest cokolwiek zrobić, trzymamy się pewnych schematów, pewnych kanonów. Później czujemy się po prostu jak zwykła ryba w wodzie i możemy tym sobie tematem zarządzać i dostosowywać go do warunków, do podopiecznego. Kolejny element, który bym tu wymienił, to na pewno jest charyzma, tak? Co za tym idzie? Charyzma, charakter danej osoby, umiejętności wpływania na inną osobę, tak? Bez dwóch zdań, trening sam jest w sobie dosyć istotny, tak? Ale nie polega tylko na tym, że wykonamy odpowiednią ilość ćwiczeń, serii, tak? Rozpiszemy jakiś fajny plan treningowy. Tak naprawdę, to według mnie rzecz, która jest chyba tutaj też, nawet nie wiem, czy czasami nie bardziej istotniejsza niż wiedza, to jest pewna więź, która tworzy się pomiędzy nie klientem, ale tak naprawdę podopiecznym, a trenerem. Więź, która sprawia, że możemy w znacznym stopniu w sposób świadomy lub podświadomy wpływać na naszego podopiecznego i zachęcać go do tego, żeby on zmieniał swoje nawyki, swoje zasady, tak aby ten trening był skuteczny, bo co z tego, że ktoś przyjdzie, wykona trening cardio, wykona trening siłowy, jak tak naprawdę on na co dzień nie będzie trzymał się diety, nie będzie trzymał się pewnych nakazów, które powinien po prostu wykonywać, czyli odpowiedniej ilości snu, tak żeby była odpowiednia regeneracja i wielu innych z tym związanych rzeczy, więc ten trening tak naprawdę okaże się, że on nie będzie kompletny, nie będzie miał takich rezultatów, jakie byśmy sobie tutaj oczekiwali. No i tutaj z tym wszystkim właśnie ta nasza charyzma ma doprowadzić do tego, że my nawiązując właśnie tą więź, poznajemy tą drugą osobę i tak naprawdę ta praca z każdym tygodniem staje się efektywniejsza, tak? Fajniejsza. Tak naprawdę my przychodzimy i dajemy pewne narzędzia, my tymi narzędziami zarządzamy, kierujemy, nadzorujemy, a ta osoba to realizuje. Chociażby prosty przykład. Jeżeli mamy kogoś, kto cały czas się garbi. My możemy zastosować całe mnóstwo ćwiczeń na to, żeby otwierać klatkę piersiową, żeby wzmacniać plecy, tak? Stosować tego bardzo dużo. No ale okej, nawet jeżeli ten trening wykonamy 2 razy w tygodniu, będzie odpowiednia ilość serii, powtórzeń, wykonamy, tak jak powiedziałem, jakąś tam zaplanowaną objętość, niech to będzie 100 powtórzeń na każdej jednostce treningowej. Ale na co dzień ten nasz człowiek pracuje w biurze, cały czas siedzi zgarbiony, cały czas tak pracuje, idzie do sklepu, siedzi w samochodzie, jego codzienna egzystencja wygląda w ten sposób. Więc my też go uświadamiamy, i to właśnie, żeby on wziął to do siebie, że my mu chcemy pomóc, ale on musi zmieniać nawyki życia codziennego, bo każdy na co dzień tylko odwzorowuje to, że dieta, tak, że nie mogę jeść tyle, muszę jeść to. Nie, tu nie o to chodzi, tak? Umówmy się, że przeciętna osoba, która chce przyjść do trenera personalnego, najczęściej chce schudnąć. Ale ja bym powiedział, że tu nie chodzi o schudnięcie. Chodzi tutaj tak naprawdę o zmianę sposobu życia, o to, żeby ta osoba czuła się lepiej, pewniej, tak? Bo nie każdy z nas jest w stanie wyglądać tak samo. Dlaczego? Dlatego, że mamy chociażby różne budowy. Mamy mężczyznę, który jest grubokościsty i kogoś, kto jest drobnokościsty. Ktoś, kto jest drobnokościsty, chciałby być potężny. Dużo trudniej mu będzie potężny być, tak? Natomiast no, ten facet, niewiele robiąc, tak naprawdę jest duży. Zamieniając to, mamy przykład tutaj kobiet, tak? Mamy panią, która akurat jest potężnej budowy, a chciałaby być drobna. Też tego nie zmieni. Więc to też jest coś, do czego my też musimy tych ludzi uświadomić, przyzwyczaić i powiedzieć im, że my z tym możemy żyć, że mamy swoje jak gdyby inne, ważniejsze aspekty niż to, czy to będzie rozmiar 36 w przypadku pań, czy tam 38. Tak? To nie będzie miało znaczenia. Chodzi tu o to, żebyśmy codziennie wstawali, żeby nic nas nie bolało, żebyśmy mieli więcej energii, chcieli zupełnie żyć i egzystować, żebyśmy czerpali radość z życia, a nie tylko się zatrważali tym, że mamy zjeść 3 marchewki, czy możemy zjeść dzisiaj pół kotlecika. Kolejna rzecz, no to na pewno tutaj, którą możemy dodać, no to jest empatia, tak? No empatia, no to też umiejętność właśnie słuchania i reagowania na to, co mówią podopieczni, ale o tym, co wspomniałem, też i dostosowywania tego wszystkiego do nich, no bo tak naprawdę moglibyśmy, gdybyśmy przeprowadzili jakąś ankietę, wysnuć kilka jakichś szablonów, tak? Tego, czego oczekują ludzie, jeżeli chodzi o trening. A my jako ci fachowcy, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie, możemy pomalutku zmieniać i tłumaczyć im, że należy pewne rzeczy potraktować inaczej, tak? Czyli, że trening, coś, co oni chcą zrobić, nie ma możliwości zrealizowania tego w 30 dni, tak? Czyli, że mamy skuteczną dietę, która będzie skuteczny trening 30 dni i będziesz chudy, tak? Tyłem przez 10 lat, nic nie robiłem, traciłem zdrowie przez 10 lat, a w 30 dni raptem zrobię trening. No, tak naprawdę żaden rozsądny trener pod tym by się nie podpisał i wie, że nie ma możliwości takiej, że po 30 dniach będziemy mieli nie wiadomo jakie efekty, a na pewno zdrowe efekty. Więc, tak jak powiedziałem, trener jest tą osobą, która ma na celu spełniać oczekiwania swojego podopiecznego, ale jednocześnie go edukować. Edukując go, sprzedajemy mu po prostu swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Można powiedzieć, że on staje się dla nas coraz bardziej równorzędnym kompanem do tego, żeby z nami rozmawiać, bo on zyskuje pewną świadomość. Bo my, mając wiedzę, zarówno z samej teorii treningu, ale i wiedzę, jak funkcjonuje nasze ciało, jak pracuje nasz układ kostno-szkieletowy, tak? Jak tutaj pracuje wszystkie narządy ruchu, budujemy pewne rzeczy, tak? Ale tym sposobem, kiedy to budujemy, tłumaczymy i pomału edukujemy swojego podopiecznego, który zdobywa tą wiedzę, zdobywa doświadczenie, widzi, że praca, którą wykonuje nie tylko na treningu, ale i poza treningiem, łączy się ze sobą i daje jak gdyby ten przez niego wyczekiwany efekt, tak? Czyli to, co wspomniałem, nie jesteśmy w stanie nic zbudować w okamgnieniu, tak? Nic, co po prostu damy radę zrobić szybko, nie będzie na pewno zdrowe, nie będzie skuteczne i na pewno nie przyniesie długotrwałych efektów. Czyli jeżeli chodzi o trening, mamy trenera, który ma nas bezpiecznie przede wszystkim uczyć trenować. Dlatego, że bardzo często możemy pójść na siłownię i zobaczyć, jak ludzie wykonują bardzo różne, z pozoru proste ćwiczenia, tak? Niby martwy ciąg, podnosimy, dźwigamy, po czym okazuje się, że tak naprawdę jest to bardzo skomplikowane ćwiczenie, że mamy różnego rodzaju warsztaty, seminaria i na taki martwy ciąg, na wytłumaczenie, przeanalizowanie tego ludzie poświęcają minimum 1 dzień. Tak? A tak naprawdę gdzie tu do tego dołożyć doświadczenia? I ktoś chodzi, no i ćwiczy, ćwiczy. Oczywiście są pewnego rodzaju efekty, aż w pewnym momencie okazuje się, że coś się stało, plecy bolą, boli bark, bolą, boli kręgosłup, tak? Gdzieś tam mamy problemy jakieś z biodrami. No więc właśnie od tego jest trener, który ma nas poprowadzić. My, idąc do niego, dajemy się w ręce specjalisty. On, tak jak powiedziałem, mając swoją wiedzę i mając swoje doświadczenia, musi dostosować ten trening do danej osoby, wysłuchać tej osoby, zobaczyć, jak ta osoba tak naprawdę żyje, co ona na co dzień wykonuje, bo przecież te wszystkie aspekty, ile czasu spędzamy nad snem, jaką pracę wykonujemy, czy jakie mamy dodatkowe obowiązki, to wszystko jest niezmiernie istotne, ponieważ możemy wykonać bardziej intensywny, mniej intensywny trening, mamy też swój staż, mamy swoje doświadczenie, to też wpływa na to, że ten trening na przestrzeni czasu będzie ewoluował. Więc ta wiedza, te umiejętności trenera są niezmiernie istotne. Tutaj dalej możemy wymienić kolejny element, jakim jest właśnie umiejętność analizowania tego wszystkiego. Bo co z tego, że ułożymy piękny plan, jak ten plan może się okazać, że on nie zadziała, tak? To nie jest tak, że robimy kopiuj wklej i wszystko działa na każdego. Tak naprawdę trzeba to dostosować do danej osoby, czyli ten plan musi być zindywidualizowany, tak? Do tego wszystkiego możemy mieć różnych podopiecznych. Jedna osoba chce schudnąć, druga ma jakieś boleści związane z plecami, ktoś jeszcze inny amatorsko uprawia sport, tak? Więc mamy też tutaj specyficzność jakąś treningu, którą musimy wprowadzić do tego wszystkiego. Więc jak sami Państwo widzą, naprawdę wiadomości, umiejętności, jakie tutaj ktoś powinien wiedzieć i czy powinien się dzielić i tym zarządzać, jest naprawdę bardzo dużo. Wspomniałem tutaj o tym zarządzaniu zmęczeniem, no bo co z tego, że zrobimy super trening, gdzie się zamęczymy, umęczymy, jak okazuje się, że tak, ta osoba je tylko 2 posiłki dziennie, ta osoba śpi 4 godziny dziennie, a do tego wszystkiego na przykład pracuje na dworzu po 8-9 godzin dziennie. No to naprawdę w pewnym momencie może się okazać, że my układamy cudowny trening, ale my tylko tej osobie, że tak powiem, zaszkodzimy, a nie pomożemy, no bo ona nie zregeneruje się w żaden sposób, nie będzie w stanie złapać efektów, które bardzo wyczekuje, tak? Przyszła, zaufała nam, ale my pracując tylko pewnymi schematami, no doprowadziliśmy do tego, że ta osoba jest bardziej zmęczona, przetrenowana, aż w konsekwencji, jak nie potrafimy zrobić pewnych rzeczy, skontuzjowana. Więc tak jak mówię, dosyć istotne jest to, żeby ta osoba na co dzień cały czas się edukowała, zdobywała wiedzę, no i tak jak tutaj mówię, doświadczenie, no to doświadczenie powoduje, że ta osoba praktykuje, uczy się. Oczywiście powinna sama też intensywnie trenować, bo zdarza się, że niektórzy trenerzy więcej prowadzą zajęć niż tak naprawdę na co dzień trenują. Więc jeżeli czegoś się uczymy, też musimy to sprawdzić, mieć poligon doświadczalny zarówno na swoich podopiecznych, ale też i jak gdyby na sobie, tak, żebyśmy wiedzieli, do czego chcemy doprowadzić, jakie mamy tutaj pozyskać efekty. Więc ja osobiście gorąco zachęcam do tego, że jeżeli ktoś z Was chce zacząć ćwiczyć, nie ma doświadczenia, chce coś zrobić, aby na początek udał się do trenera personalnego, spróbował, zobaczył. Czy to ten pierwszy trener to będzie ten właściwy? Może niekoniecznie, bo tak jak wspomniałem, mamy coś takiego jak relacje, tak? Pomimo tego, że ktoś może mieć cudowną wiedzę, to jednak nie nawiążemy pewnej tutaj chemii, tak, przysłowiowej, nie będzie jakiejś tam korelacji między nami, nie będziemy czuli wzajemnie tego, co mamy zrobić. Natomiast jak nie ten trener, pójść zobaczyć do kogoś innego, tak? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pójść w kilka różnych miejsc, sprawdzić kilka różnych rzeczy, porównać, bo wtedy mamy jakąś skalę porównawczą, widzimy, co się dzieje. Jeżeli widzimy, co się dzieje, że to jest ten efekt, to jest to, jak najbardziej dalej to brnąć i działać. Teraz jak długo miałbym trenować jeszcze z takim trenerem? Tak naprawdę możemy trenować całe życie, a może to być tylko krótki epizod, w którym jak gdyby pozyskamy pewne wiadomości, umiejętności. Nasza wiedza będzie już na tyle duża, że możemy robić coś samodzielnie, ale też możemy z tą osobą przejść w inną formę treningu, tak? Nie będzie to już trening 1 na 1 za każdym razem. Będziemy się spotykali na przykład na zasadzie pewnych konsultacji, bo trener na przykład będzie układał mi plany treningowe, będzie wspomagał mnie w pewnych rzeczach. A może się okazać, że w pewnym momencie my się tak wyedukujemy i w ogóle wspominając o wspólnych tutaj korelacjach, tak, o pewnych relacjach, okaże się, że to będzie nasz super przyjaciel na całe życie. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam.